Siemano, siemano, witam serdecznie widzowie w kolejnym odcinku na moim kanale. I dzisiaj jesteśmy kolejny dzień detektywem. Ja już swoją lupę tutaj mam, sępie oko przygotowane po to, żeby, prawda, wypatrywać, gdzie są, prawda, oponenci, którzy szkodzą Palionowu. Więc ja w dzisiejszym odcinku muszę się dowiedzieć, kto tak naprawdę tutaj, że tak powiem, jest szkodnikiem, kto jest zdrajcą. O, tutaj, prawda, idzie do mnie. O, dzień dobry, czy jesteś zdrajcą? Tak, doszły mi słuchy. Jakie słuchy? Że nocą chodzą po tobie karaluchy. Aha. Ciekawe masz suchy. Nie, ja jak już to ja po kimś chodzę i nie, wtedy... Nie, ale słyszałem, że jesteś detektywem, a Bzyku mi powiedział i akurat, no. No jestem, strój... jestem. Jak oceniasz mnie jako detektywa? Ty masz ten strój, jaki zarobisz? Patrz, jaką lupę mam. Nie, no ten strój jest mega, nie? Ja do niczego, do czego, znaczy, i do wszystkiego, do czego podchodzę z profesjonalizmem. Więc ja muszę być profesjonalnym, a patrz, jakie mam sępie oko. A, że po prostu patrzysz sobie. A zobacz, jak nazywa się. Daję ci to. Ale jeżeli jesteś detektywem, to na pewno znajdziesz sprawcę, który odkradł mój cały sklep. Ktoś okradł ci sklep? Cały Palion Style, nic nie ma, żadnych koszulek, nic. Pusto. Co ty gadasz? O kurde, no to dobra, to czekaj, ale to kiedy się to stało? Muszę, wiesz, podstawowe informacje mieć, nie? Dziennik detektywa już otwieram. Musiałem się stać dzisiaj, albo dzisiaj w dzień, albo dzisiaj w nocy. A kiedy ostatni raz widziałeś ten Palion Style'a zapełnionego? Kurde, no wczoraj, nie? Czyli to musiało się stać teraz, o kurde, dobra. Słuchaj, ja się tym zajmę, tylko ja się muszę jeszcze przygotować za chwilę i zaraz tam oczywiście sobie pójdę zerknąć. Dam ci znać, jak zdowiem się, kto to jest, ale słuchaj, ja też jestem na innym tropie szukania innych rzeczy i będziemy jeszcze musieli sobie jeszcze porozmawiać, wiesz? Dobrze, bo muszę mieć pewność, że... A, że ja to robię, dobra, to się już nie pogrążę. No jasne. Nie, ja po prostu muszę wszystkich przesłuchać, więc jeszcze się spotkamy. Ale spokojnie, ej, proszę do mnie nie strzelać. Spokojnie, sprawdzę. Nie siać złych... Dobrze. Proszę nie siać złych nowin. Dobrze, nie, spokojnie. Ja zerknę tam i jak coś się dowiem, to dam znać, dobra? Ja zaraz tam pójdę. Trzym się. Jasne. Nie będę, widzowie, ukrywał, że mnie się to nie podoba, że ktoś kogoś okrada. Ja tu w ogóle nie mam mojego enchantu, nie? Nie wiem, dlaczego on tutaj dalej nie jest, ale już go chyba tutaj dosyć długo nie ma. W każdym razie musimy tam pójść. Ja się muszę przygotować. Czekajcie, ja miałem coś w głowie, żebym się chciał przygotować do czegoś. Ale nie pamiętam, do czego ja się chciałem przygotować. A wiem, co miałem na myśli. Dobra, ja chciałem po prostu zrobić sobie dodatkową książkę właśnie pod tą sprawę, bo dziennik detektywa to dziennik detektywa. Tam sobie notuję codzienne nowinki, ale tutaj trzeba napisać afera w Palion Style. Dobra, tak musimy sobie to nazwać, afera w Palion Style. Lecimy zobaczyć, jak to wszystko wygląda i zobaczymy, czy faktycznie ktoś okrada sklep. Ej, bo to jest mocno, to nie jest dobre. To jest bardzo złe, że ktoś okrada sklep. No i przede wszystkim... Co tu się wydarzyło? Halo! Budynki znikają, ej! Dobra, nie wiem o co chodzi. Ale to mi się mocno nie podoba, nie? To tu się jakiś... Tu się lekko zmieniło, ktoś to przebudował lekko. Ale czemu budynki znikają? Co jest grane? Co to się porobiło? Tu w ogóle co to za kosmita jest? Dobra, nie wiem. I tu jakieś... Są ślady. Są ślady, widzowie, czyli jest... Czyli może dojdziemy do tego, kto tak naprawdę okrada. Ale o nie, faktycznie jest ograbione. Jest ograbione wszystko. Jest tutaj, nic nie ma. Jedyne co pozostało, to w tych ramkach te narzędzia. Ale tak to wszystko znikło. O kurczę, faktycznie. O nie, dobra, to jest... O nie, tu wszystko znikło, a to przecież było wypełnione. No dobra, mamy lipę, widzowie. Tu faktycznie się tak wydarzyło. Przebieralnia, zobaczcie, czy przebieralni wszystko git. Przebieralni nie wygląda tutaj, jakby miało być coś nie halo. Więc chyba jest wszystko w porządku. Ale ewidentnie tutaj nie jest w porządku. Znikły wszystkie najcenniejsze zbroje. Wszystko znikło tam na górze, jeszcze coś było chyba, albo nie, nie wiem, sprawdźmy to. Musimy się, że tak powiem, rozejrzeć i dowiedzieć, kto za tym stoi. Ej, dobra, to tutaj nic nie było chyba na górze, albo było, tutaj coś też było, chyba też znikło. Tamta została zbroja, no ale żelazną to kto by chciał, aczkolwiek może nie zauważyli, a tu też jest. A tu też zostały w środku, czyli stąd ktoś nie kradł, czyli ktoś wszedł i ukradł bardzo szybko. Nie kradł wszystkiego, tylko część rzeczy. Dobra, to jest ważny punkt, dobra, więc może zapiszmy sobie to. Ktoś okradł sklep, ktoś okradł Palion Style, nie zabrał wszystkiego, tylko najcenniejsze rzeczy. Dobra, coś takiego, mamy pierwszą rzecz zapisaną i tak dalej. Tylko pytanie w takim razie, czy skoro tutaj okradł, czy nie okradł jeszcze jakichś innych miejsc, na przykład, no na przykład mój targ. Ej, dobra, to szybko sprawdzę, czy tylko mojego targu nikt nie okradł, bo jakby ktoś okradł mój targ, to bym był mocno zdenerwowany, wiem, że fajerwerki były. Nie! Nie!
Nie! Ej, to się... Dobra, tu nic nie było, tu nic nie było, tutaj też nic nie było. Dobra, tu jest od Milki. Czy coś było? Jest, tu coś się zachowało. Dobra, tego tutaj ktoś nie zabrał, dobra. Tu coś zostało, coś zostało. Ale ziemniaków ja na bank miałem więcej. O nie. Oddam ci potem, Dave, ale to już chyba stare jest. Dobra, tu dobra, słuchajcie, chleba to ja miałem wypchane po brzegi. Aha, aha, okej. Aha, dobra. Dobra, czyli to nie jest tylko kwestia palenia stajla, ktoś okradł też... Ej, doczekajcie, to w takim razie jeszcze sprawdzę jedną rzecz w takim razie. Czy ktoś okradł sklep budowlany od Milki? To jest jeszcze bardzo ważne. Bo jeżeli tak, to naprawdę tu się nam kroi gruba afera złodzieja, nie? Jest jakiś zdrajca u nas na Palionowej, prawdopodobnie ta sama osoba okrada... Dobra, otwarte jest, to już samo za siebie mówi trochę. Dobra, jak ja nie zobaczę w żadnej skrzynce ani jednego bloku, to myślę, że możemy być pewni tego, co się stało. Więc szybko sobie przejrzyjmy wszystkie skrzynki. Dobra, no z tego co wygląda tutaj, to zdecydowanie nie ma. Nie, nie gadajcie, że to też zostało okradzione wszystko. Ciekawe, czy Miki w ogóle o tym wie, że ktoś jej okradł sklep. Ej, dobra, nie, no tu jest wszystko wyczyszczone. Ej, to mi się nie podoba. To mi się nie podoba. Tutaj na pewno coś było, ja nie wierzę, że nie było. Dobra, tu jest najważniejsza rzecz na koniec, ty, cobblestone. Nawet kubla zabrali, ty. Nic nie ma. O nie, o nie, o nie, o dobra, to w takim razie to nie jest afera w Palion Style, tylko to jest afera palionowo, kurczę. To już nie chodzi tylko o Palion Style'a, tutaj już chodzi o ogół. Tu ktoś ewidentnie kradnie i to na pełną metę i tu się w ogóle nie zastanawia nad tym, czy to w porządku, czy to nie w porządku. Dobra, słuchajcie, to trzeba w takim razie zmienić. Ja muszę lecieć szybko na ten, zmienimy sobie nazwę książki. Nazywamy w takim razie nie wiem jak ją nazwać, afera... nie wiem, jakoś inaczej, może nie afera, tylko złodziej na Palionowie. Tak to nazwijmy, będziemy mieli to w ten sposób, złodziej na Palionowie. Niech będzie. I teraz tak, w takim razie trzeba to całkowicie zmienić. Co się stało? Co się stało? Przede wszystkim ktoś okradł Palion Style, Targ Tosta oraz sklep budowlany Milki. Czy coś mogło być jeszcze innego skradzione? Czy ktoś tu ma jakieś inne biznesy? No wiem, że Dawid ma ten swój, jak to się nazywa, muzeum swoje, ale czy muzeum by zostało okradzione? No w sumie warto by było okraść muzeum, bo to w sumie dosyć cenne rzeczy są. Ale zobaczmy w takim razie na szybko, czy tutaj coś zostało skradzione? Nie, wygląda na to, że wszystko jest tak jak było, więc chyba tutaj nikt nic nie kradł, chociaż nie ma drzwi. Nie wiem dlaczego nie ma drzwi, ale to już jakby nie moja sprawa. O kurczę, a tu co się stało? Dobra, znowu są jakieś ten. Dobra, musimy zrobić w takim razie kolejny podpunkt. Robimy w takim razie tak. Ślady. Robimy coś takiego. Pierwsze, dajmy sobie tutaj myślnik i robimy tak. Dziury w drodze. Dziury w drodze, tak to trzeba nazwać. Dobra, mamy dziury w drodze. Dodatkowo, i kosmita obok Palion Style'a. To jest bardzo ważne, ja nie wiem po co to jest. Nie wiem kto to zbudował. Kosmita obok PS, tak będziemy wiedzieć. Palion Style, dobra. Co jeszcze jest tutaj podejrzane? Krew na drodze. Ślady krwi przed PS. Dobra, będziemy wiedzieć, o PS, duży liter, PS, dobra. Tutaj jeszcze dziury, zróbmy sobie dziury, dobra. I teraz tak, co jest, dokąd prowadzą w ogóle ta krew, dokąd prowadzi? Tu gdzieś prowadzi. Dobra, tu. Tylko pytanie, czy to idzie tu, czy to idzie... Tutaj idzie gdzieś. Idzie aż do domu Steve'a, okej. Okay. Czyli Steve może być lekko podejrzany, ale to nie może być Steve, bo przecież Steve... Jest w szpitalu aktualnie i on tam się tak dosyć średnio chyba czuje. Ale tu idzie jeszcze w drugą stronę. Pytanie, dokąd to idzie w tamtą stronę? Zobaczmy tutaj, gdzie idą ślady, dokąd prowadzą. No, idą tu na górę, i nie wiadomo, gdzie zakręcają. Dobra, tu. I teraz urywa... A nie urywa się ślad. Idziemy tutaj. Okej, okay, to idzie stąd. Ej, dobra, co jest grane? Znikła połowa kamienicy Paliona. Dobra, połowa kamienicy Paliona znikła. To trzeba również zapisać. Robimy tak. Zniknięcie budynków na Palionowie, w tym połowa kamienicy Paliona. Dobra, robimy, to jest ważne. To jest ważne, kolejny podpunkt do zapisania. I teraz tak, gdzie to dalej prowadzi? Tu.
Tutaj też poznikały te budynki właśnie. Ej, to jest mocno podejrzane. Kto to robi w ogóle? Co jest grane? I to i prowadzi to do tego miejsca. Okej, okay. I dalej nie idzie nigdzie. I prowadzi do domu Steve'a, ale Steve to raczej nie będzie, bo on... Steve, chociaż może, nie wiem, będę musiał go przesłuchać też. Ja to w ogóle wszystkich muszę tu przesłuchać, ale też podejrzana dla mnie jest palionka, bo ona w sumie ponoć wróciła na palionowo, ale jej w ogóle ani razu nie widziałem. I nie wiem za bardzo, gdzie ona teraz, że tak powiem, jest i co robi, to jest bardzo ważne. Trzeba się nad tym wszystkim pochylić, widzowie, ale to już się nie pochylę dzisiaj, bo za bardzo wydaje mi się, że temat wyczerpałem. Muszę na pewno pogadać z różnymi osobami, w tym muszę na przykład pogadać z Miki, czy spytać się, czy w ogóle wiedziała o tym, że ktoś ją okradł, bo ja na przykład nie wiedziałem, że ktoś mnie okradł. I akurat się okazało teraz jeszcze przy okazji, że to nie tylko panion jest okradziony, ale również ja jestem okradziony. Więc nad tym wszystkim się będzie trzeba zastanowić i będę musiał przede wszystkim wszystkich przesłuchać.